Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Przeglądu Ogłoszeń, czyli serii, w której szperamy sobie po Automoto w poszukiwaniu ciekawych samochodów według klucza, który Wy proponujecie w komentarzach. Dziś będzie po prostu druga część samochodów z gry Need for Speed. Nie ma konkretnej osoby, która jest odpowiedzialna za tą propozycję, bo po prostu pod ostatnim odcinkiem posypała się masa komentarzy na ten temat. Na przykład Maksymilian napisał, że zapomniałeś o Punto i Golfie i zgarnął za to 427 łapek w górę. Kamil pisze, że Need for Speed Most Wanted to genialna gra. Hubert proponuje, abyśmy zrobili przegląd z Tokyo Drift, a Przemoson, że jest po prostu nostalgicznie. Tych komentarzy było tutaj naprawdę dużo, nie mogłem się opierać, tym bardziej, że wygląda na to, że ten odcinek Wam się spodobał, patrząc na to, ile zgarnął wyświetleń, ile było komentarzy. Zatem zaczynajmy. Nie jesteś jeszcze subskrybentem Automoto TV? Zmień to i nie przegap kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Zapraszamy także do Funkiel grupy na Facebooku, gdzie pomagamy sobie z usterkami samochodów, wspieramy się w zakupie i sprzedaży oraz dzielimy doświadczeniami. Link w opisie. Przypominam, że już za tydzień, dokładnie to w niedzielę 3 października o godzinie 20, premiera pierwszego odcinka naszej nowej serii pod tytułem Lakiernice. O godzinie 19.30 startujemy z live'em, na którym będziemy mogli sobie porozmawiać. Musicie tam być. A teraz już na temat. Muszę przyznać, że to, jak pozytywnie przyjęliście pierwszy odcinek o Need for Speedzie, przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania, ale z drugiej strony, jest to faktycznie prawdziwa nostalgia. Wspominamy grę, na której wielu z nas bardzo dużo nauczyło się o motoryzacji. I oczywiście klikanie w klawiaturę czy na padzie konsoli nie nauczy nas lepiej jeździć, ale jednak poznaliśmy tam sporo samochodów i wersji silnikowej. W ostatnim odcinku pojawiły się samochody niesamowite, luksusowe, ale też bardzo drogie. Więc dzisiaj poszedłem inną drogą i pokażę Wam samochody, które znalazły się w grze Need for Speed, konkretnie te same wersje silnikowe, ale na które zwykły zjadacz chleba, taki jak ja, mógłby sobie kiedyś pozwolić. Wbijamy na Automoto, wyszukiwanie zaawansowane. Na początek bez dłuższego zastanowienia pokaż oferty z numerem VIN oraz status pojazdu nieuszkodzony. No i oczywiście na początek logujemy się do serwisu tak, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji, na przykład zobaczyć numer VIN danego ogłoszenia albo zapisać sobie coś do obserwowanych. Na początek mam dla Was Audi A3 generacji 8P. Samochód kompaktowy, ale premium. Założę się, że fani marki Audi są w stanie sypać niczym, a sami z rękawa argumentami, dlaczego A3 jest lepsza na przykład niż Megane czy Astra. Ale nawet odchodząc od tych porównań, można obiektywnie przyznać, że ten samochód dobrze się prowadzi, jest dobrze wykończony i zazwyczaj bogato wyposażony. Jednak z punktu widzenia dzisiejszego odcinka najważniejsze są silniki i tutaj też jest kozacko, ale o tym za chwilę. Teraz zajrzymy sobie do galerii zdjęć. Mamy tutaj 36 fotek. I co mogę doradzić na początek? Jeśli wykonujemy zdjęcia z zewnątrz, tak jak tutaj, one są ogólnie w porządku, ale mimo wszystko lepiej ten samochód prezentowałby się, gdybyśmy aparat umieścili na wysokości lampy. To znaczy, lekko tak przykucnąć po prostu i wtedy ten samochód wygląda bardziej kozacko. Z góry jak na niego patrzymy, to troszeczkę umniejszamy jego charakter. A jeśli chodzi o sam wygląd tego samochodu, to nie jest on przesadnie drapieżny. Zderzak jest fajny tutaj na dole, na pewno w oczy rzucają się czerwone zaciski. Jakieś tam ostre krawędzie są, ale ogólnie ten samochód jest niepozorny, wygląda niepozornie. Wyjątkiem jest może ta podwójna rura wydechowa. Zobaczmy jak środek. Tutaj tapicerka jest półskórzana. Niektórzy powiedzą, bo zabrakło kasy na pełną skórę, a ja właśnie uważam, że to jest najfajniejsze rozwiązanie. Te boczki ze skóry wyglądają ładnie, natomiast tam gdzie siedzimy, gdzie często skóra zimą jest zimna, a latem zbyt gorąca, to mamy materiał, który jest bardziej neutralny temperaturowo. No i co istotne, fotele wyglądają na zadbane, podobnie jak całe wnętrze. Nie ma tutaj żadnych pęknięć skóry. Zazwyczaj od strony kierowcy właśnie, od częstego wsiadania zdarzają się takie pęknięcia. Tu nic takiego nie widać. Kierownica trójramienna, jakichś mocnych przetarć czy zarysowań też tutaj nie zauważam. I ogólnie na pierwszy rzut oka jest w porządku. Mamy zdjęcia detali, czyli zbliżenia na jakieś konkretne elementy. Tutaj na przykład włącznik świateł, widać, że nie jest jakoś zużyty. Dalej część centralna deski rozdzielczej. Jak widać mamy tutaj kolorowy ekran multimediów, jest klimatyzacja. I choć te dwa pokrętła mogą być mylące, to jestem przekonany, że jest to klimatyzacja dwustrefowa automatyczna i te pokrętła działają na zasadzie plusa i minusa w lewo lub w prawo i trzeba po prostu klikać. Nietypowe rozwiązanie. Myślę, że w koncernie Vaga zdarzały się
lepsze. O, o, tutaj to widać. Mamy dwie skale temperatury. Akurat LO może nie jest najbardziej czytelne, ale myślę, że skumamy, o co chodzi. Są także podgrzewane fotele. Do tego jeszcze szyberdach. No ogólnie wnętrze niczego sobie. Na pewno nie należy do zniszczonych i zaniedbanych. Bagażniczek też pakowny. Może we wnętrzu zabrakło tego mojego ulubionego zdjęcia, czyli robionego z drugiego rzędu siedzeń, tak na środku, żeby było widać równo całą deskę, ale i tak mamy bardzo dobrej jakości zdjęcie i z lewej, i z prawej strony. Myślę, że to wszystko nam wyjaśnia. No i możemy zajrzeć także, co jest pod maską, więc przy tej okazji przejdziemy do silników. W tej generacji Audi A3 były aż 4 silniki, które miały moc 200 lub więcej koni mechanicznych, a ten konkretny egzemplarz ma dokładnie taką jednostkę, jak znalazła się w grze, to znaczy 3.2 VR6 o mocy 250 koni mechanicznych, która zapewnia bardzo dobre osiągi, bo potrafi przyspieszyć do setki w 6,5 sekundy, a maksymalnie pojedzie 250 km na godzinę. Oczywiście w realu nie wykluczam, że ktoś z Was z tuningowaną wersją A3 w grze pojechał więcej niż 250 na godzinę. Gdyby komuś w rzeczywistości było za mało, no to jest jeszcze Audi RS3 z silnikiem R5 o mocy 2,5 litra turbo i ta generuje 340 koni mechanicznych. Oczywiście nie każdy z Was musi wybrać tak mocny silnik. Audi akurat dało tutaj bardzo szeroką gamę silnikową. Jest na przykład uwielbiane przez miłośników gazu 1.6 8V albo oszczędne, ale niezbyt mocne 1.6 TDI. Rozstrzał spory, bo najszybsza jednostka potrafi przyspieszyć do setki 4,6 sekundy, a najwolniejsza w jakieś 12-13. Dalej w galerii znajdziemy jeszcze zdjęcia dokumentacji dostępnej do auta. No już widać, że mamy tutaj książkę serwisową z Niemiec, więc auto pewnie jest importowane. Zapytacie, no to ile trzeba zapłacić za takiego kompakta premium z klimą, podgrzewanymi fotelami, jeszcze silnikiem 3.2 o mocy 250 koni mechanicznych? Wcale nie tak dużo. I to jest właśnie kolejna zaleta Audi A3 8P, że ten samochód już nie jest aż tak bardzo drogi. Znajdziemy egzemplarz nawet za 10 tysięcy, ale ten konkretny egzemplarz kosztuje 26 600, jest z 2005 roku i ma 240 tysięcy kilometrów przebiegu. A do jego naturalnych, bardzo dobrych właściwości jezdnych dodajemy jeszcze doskonały napęd na 4 koła quattro. Więc jazda tym samochodem to będzie czysta przyjemność. W ogłoszeniu mamy numer VIN, na zdjęciach zobaczymy tablice rejestracyjne, brakuje nam tylko daty pierwszej rejestracji. Lista wyposażenia w miarę długa, no i zobaczmy, co w opisie. Okej, opis nie jest bardzo długi, ale dowiemy się na przykład, że auto było do końca serwisowane, że ma najlepszy możliwy silnik 3.2, jest komplet kluczyków, jest książka serwisowa i tutaj sprzedający deklaruje, że przebieg jest udokumentowany na różne sposoby, na przykład książką serwisową, wydrukami z przeglądów niemieckich TIV, a po przyjechaniu do Polski samochód przeszedł duży serwis, więc obecnie nie wymaga żadnych nakładów finansowych, bo pod względem zarówno wizualnym, jak i mechanicznym jest wzorowy. Tak deklaruje sprzedający. Co ja bym zrobił? I tak po zakupie zrobiłbym sobie tak zwany przegląd zerowy, czyli chociażby wymianę olejów i filtrów. Jeśli chcielibyście mieć ten model, ale wyróżnić się nieco bardziej, to szukajcie sobie Cabrio. Tak, też taka wersja istnieje. Raczej trudno ją spotkać. Ja w swoim życiu widziałem taką dwa razy na żywo na ulicy. A teraz samochód, który spotykamy każdego dnia na ulicach i mogliśmy go także spotkać w Need for Speedzie. Volkswagen Golf 5. generacji. Ma sporo wspólnego z Audi A3, na przykład płytę podłogową PQ35. Silniki w tych dwóch modelach też są zbliżone. Na przykład w Golfie 5 występuje ten sam 3.2 VR6, tylko w wersji R32. Na szczęście twórcy gry trochę to zróżnicowali i wstawili do gry wersję GTI, która ma 2.0 TFSI. Zapewnia on 200 koni mechanicznych, co sprawia, że Golf ma osiągi zbliżone do poprzedniej Audi A3, no jest minimalnie wolniejszy i mniej zrywny. W ogóle piękne czasy to były, kiedy można było wybierać pomiędzy wolno ssącym VR6, a uturbionym R4. Teraz już tak nie ma. Chlip, chlip. Jeśli natomiast ktoś jest przeciwnikiem przyspieszenia, to może kupić sobie Golfa o mocy 75 koni mechanicznych i taki silnik rozpędza go do setki w niecałe 15 sekund. Ale pewnie i tak nikogo takiego wśród nas nie ma, więc wracamy do naszego Golfa GTI. Ten egzemplarz kosztuje 24 900, jest z 2006 roku i ma przejechane 206 tysięcy kilometrów. A teraz obejrzymy zdjęcia, jest ich 23. Ten samochód wygląda bardzo poprawnie i zwyczajnie. No, wersja GTI ma kilka elementów, które minimalnie ją wyróżniają, jak na przykład ta czerwona listwa czy czerwony zacisk,
Ale jeśli ktoś nie jest fanem motoryzacji, no i powiedzmy, że nie byłoby tego emblematu, to pewnie trudno byłoby mu zgadnąć, że jest to GTI. Dla jednych jest to zaleta, dla innych wada. Na pewno ten samochód znalazł ogromną rzeszę fanów. Być może dlatego, że jest właśnie uniwersalny pod względem wyglądu. Lakierniczo nie widać tutaj żadnych problemów po tych zdjęciach. Są już one w sumie troszkę lepiej zrobione. Bardzo dobrym patentem jest takie przekręcenie koła. Też dodaje pewnej dynamiki zdjęciu. Jakość zdjęć w porządku, też jest podwójna rura wydechowa. Zaglądamy do środka. No musi być klasyczna kratka GTI. Kierownica ładna, sportowa, nawet ładniejsza troszkę niż w tej Audi A3, bo jest ścięta u dołu. Jest ona też wielofunkcyjna. Po raz kolejny mamy zbliżenie na włącznik świateł. Nie wiem, czy to jest jakaś cecha szczególna samochodów z tego koncernu. Jest krateczka też z tyłu, jest ogromny podłokietnik. Miejsca trochę tam będzie, bagażnik też niczego sobie. Tak szukam zdjęć deski, o. No i zobaczcie, tutaj mamy już inny rozkład klimatyzacji, moim zdaniem o wiele bardziej ergonomiczny i zrozumiały. Tutaj tylko 4 przyciski, 2 małe wyświetlacze z temperaturą, 2 pokrętła od lewej i prawej strefy, no i tutaj siła nawiewu. Prościej chyba się nie da przy klimatyzacji automatycznej dwustrefowej i naprawdę lubię to rozwiązanie. Do tego dotykowy ekran multimediów, moja ulubiona wersja właściwie też, to znaczy ta, która jeszcze posiada przyciski fizyczne i pokrętła, ale jest jednocześnie dotykowa. Komputer pokładowy, zdjęcie silnika, o którym już wspominałem. Mamy dokumenty, kluczyki. Nie mogę narzekać na tą galerię zdjęć. Wszystko, co chciałbym zobaczyć, chyba było. Widzę, że samochód jest w dobrym stanie. Wnętrze też nie jest zużyte ani poprzecierane. A, właśnie, w obu tych przypadkach brakuje mi filmiku. W ogóle polecam do każdego ogłoszenia dodawać filmik. Można to zrobić. Wystarczy nagrać dowolny filmik, nawet komórką, wrzucić go na YouTube'a i podczas dodawania ogłoszenia wrzucić link. Zresztą no później możecie edytować i ten link dorzucić w każdym momencie. Ale jeżeli mamy ciekawą wersję silnikową, to warto pokazać, jak to gada. A jeśli mamy samochód, który pali i skręca, to też warto pokazać, że pali na przykład na strzała i tak dalej, i tak dalej. No generalnie argumentów za jest masa, a przeciw w zasadzie nie ma. W tym ogłoszeniu mamy datę pierwszej rejestracji, mamy numer VIN, ale sprzedający zdecydował się zamazać tablice rejestracyjne na zdjęciach. Kompletnie nie rozumiem takiego zachowania, tym bardziej, że kupujący i tak w 90% będą chcieli sprawdzić historię samochodu, a teraz mamy możliwości nawet darmowe na historiapojazdu.gov.pl, gdzie po wpisaniu tych 3 danych już możemy czegoś o aucie się dowiedzieć, nawet nie wyjeżdżając z domu. W opisie sprzedający deklaruje, że auto jest w oryginalnym lakierze, że jest serwisowane do samego końca, że posiada 2 oryginalne kluczyki i pomimo tego, że jest świeżo sprowadzony z Niemiec, to jest opłacony i przygotowany do rejestracji. A to może dlatego nie pokazał tablic rejestracyjnych, bo są one jeszcze gdzieś tam zagraniczne. Poza tym w tym opisie nic już takiego przydatnego nie znalazłem. Szkoda, warto dopisać bardziej praktyczne i eksploatacyjne informacje. A gdybym miał Wam przekazać kilka faktów o Golfie 5, no to na przykład ma kilka wersji nadwozia, ale są one inaczej nazywane. Na przykład Cabrio to EOS, Sedan to Jetta, a wersja Van dostała plusa, więc jest to Golf Plus. Piątka to taki model, który miał sporo tak zwanych chorób wieku dziecięcego, najczęściej z tymi nowo wprowadzonymi silnikami, dlatego piątka nie była zbyt długo produkowana i bardzo szybko na rynku pojawiła się szóstka, która w zasadzie była takim dużym liftingiem piątki. Także jeśli Wam się podoba piątka, ale chcielibyście coś młodszego, to możecie szukać równie dobrze szóstki. No to czas na jakąś Japonię, a nie tylko same Niemcy. Lexus IS pierwszej generacji. Lexus, jak pewnie wiecie, jest bardzo blisko spokrewniony z Toyotą. Niektórzy nawet twierdzą, że jest to taka Toyota, tylko z mocniejszymi silnikami i wyższym prestiżem. No i poniekąd jest to prawda, ale najważniejsze, że utrzymali tę najważniejszą dla Toyoty wartość, czyli bezawaryjność. Lexus IS to taki królik doświadczalny tej marki, bo jest to pierwszy model w ich ofercie, który pojawił się w wersji kombi oraz z dieslem. Ale chyba średnio się to przyjęło, bo aktualnie w IS-ie już mamy tylko benzyny i hybrydy, no i żadnego kombi. Ja akurat mam tutaj egzemplarz w wersji kombi, ale myślę, że Polacy bardzo lubią takie praktyczne samochody. Poza tym kierowałem się głównie
poszukaniem takiego samego silnika, jak był w grze. O tym za chwilę. Jak Wam się podoba ten samochód z wyglądu? Bo wiele osób jest w nim po prostu zakochanych. Choć nie wiem, czy przez wygląd, czy bardziej przez jego właściwości jezdne. Natomiast tutaj mogę powiedzieć, że zdjęcia mają ten problem, że jest za mało miejsca. I robione z bliska, na przykład w takiej perspektywie, ten samochód nie wygląda zbyt dobrze. Gdyby zrobić to nieco dalej i właśnie z niższej perspektywy, a momencik, tu jest coś takiego, ale to jeszcze nie jest to. Gdzieś ta perspektywa jest tutaj troszkę zakłamana. Tak samo tutaj z góry i od razu samochód traci swój charakter. No ale możemy zauważyć, że jest jakieś mocne przetłoczenie na masce, tu chyba na środku też takie wybrzuszenie. Bok bardzo, bardzo grzeczny, bez jakichś ostrych krawędzi. No a z tyłu możemy zaobserwować te charakterystyczne lexusowskie lampy. Zobaczmy wnętrze. No tutaj jest super, bo mamy alcantarę plus skórkę i wygląda to w porządku. I nawet nie jest mocno zużyte. Tutaj jakieś tam zagniecenia, ale nie są to pęknięcia. Zwróćcie uwagę, że welurek jest wszędzie, na drzwiach też. To jednak jest klasa. Projekt wnętrza bardzo japoński, raczej taki minimalistyczny, nieco przestarzały, choć nie wiem, czy to nie jest za mocne słowo. Ważne jednak, że nie ma tutaj jakichś mocnych... Chociaż trochę są tutaj jakieś zarysowania, widzę, no bo to jednak takie widać, że twarde plastiki. Radio nie wygląda mi na oryginalne zdecydowanie. Panel klimatyzacji z trzema takimi dość topornie wyglądającymi pokrętłami, sporo tych piktogramów tutaj się znajduje. No nie jest to najbardziej finezyjne wnętrze na świecie. Ale z drugiej strony są też ludzie, którzy cenią sobie taką prostotę. Natomiast na zegarach już tak prosto nie jest, bo jest sporo wskaźników, które znajdują się wewnątrz prędkościomierza. No dobrze, pomówmy teraz o silnikach. Najpopularniejszą opcją jest chyba IS200, który pod maską ma wolno ssące R6 generujące 155 koni mechanicznych. Jednak w grze znalazł się IS300. Jest to niezwykle popularna jednostka, która znalazła się na przykład w Toyocie Suprze i jest legendą świata tuningu. Dwa razy większa moc niż seryjnie, nie robi na niej kompletnie żadnego wrażenia. Widziałem nawet samochody, które miały 800 koni mechanicznych w tym silniku. Więc myślę, że ten samochód nigdy nam się nie znudzi, pod warunkiem, że będziemy mieli wystarczająco dużo pieniędzy na jego tuning. Jednak tutaj opcja na spokojnie. 215 koni mechanicznych, 2002 rok, 295 tysięcy km. Nie należy bać się tego przebiegu, ten silnik da sobie radę. Myślę, że drugie tyle powinien przejechać, a cena to 23 900. Opis jest bardzo krótki, sprzedający pisze tutaj, że jest to auto od ich klienta, który jest fanatykiem marki, że jest świeżo po wymianie rozrządu, ogólnie, że jest mocno doinwestowane, 2000 km wcześniej wymieniony olej, 2 komplety kół, nic tylko wsiadać i jeździć. Fajnie byłoby dopisać, czy istnieje jakieś dokumenty potwierdzające te wymiany eksploatacyjne, na przykład wymianę oleju, albo ogólnie to, że auto jest doinwestowane, na przykład posiadamy cały segregator faktur czy rachunków, które udowadniają to, że auto jest tak bardzo doinwestowane. Nie żebym miał jakieś niemożliwe wymagania co do auta za 23 900, ale z drugiej strony, jak już ktoś o tym wspomina, no to warto się czymś podeprzeć. No dobrze, czas w końcu na samochód, o który pytało najwięcej z Was, czyli Fiat Grande Punto. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego twórcy umieścili go w grze. I nie chodzi tylko o to, jakie miał parametry w grze, w świecie cyfrowym, ale ja jeździłem tym samochodem, test możecie zobaczyć klikając w link w prawym górnym rogu. I jest to w porządku samochód, przestronny, bezawaryjny i bardzo, bardzo wolny. I gdyby jeszcze istniała jakaś wersja Abarth, może z niewielkim, ale uturbionym, mocnym silnikiem, albo jakiś dwulitrowy diesel, który potrafi docisnąć. Nie, w grze postawili na 1.4 o mocy 95 koni mechanicznych. Co zapewnia sprint do setki, a raczej truchcik do setki w 10,8 sekundy oraz 179 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ale pomijając brak sportowych emocji, to jest to bardzo udany model. W Polsce w ogóle świetnie się przyjął, pewnie przez swoją niską cenę zakupu oraz bezproblemową eksploatację. W sprzedaży była także opcja sedan, która nazywała się Fiat Linea i te upodobali sobie chyba głównie starsi klienci.
Taki egzemplarz, który posiada silnik taki jak w grze, czyli 1.4 o mocy 95 koni mechanicznych, kosztuje 13 900, jest z 2006 roku i ma 162 tysiące km przebiegu. Czy jest coś mocniejszego w tym modelu? Tak, jest. Możecie zawsze wybrać 1.4 T-Jet o mocy 120 koni mechanicznych i ten jest chyba najbardziej polecaną opcją w tym modelu. No chyba, że jesteście miłośnikami ropy, tutaj też jest spory wybór. Od 1.3 do 1.9, ten najmocniejszy ma 130 koni. Obejrzyjmy zdjęcia, jest ich aż 33. Trzeba im się dobrze przyjrzeć, trzeba nad tym spędzić chwilę, ponieważ jest to projekt nie byle kogo, a samego Giuseppe Giugiaro. Tego pana chyba nie trzeba przedstawiać, jest odpowiedzialny za wiele niesamowitych projektów, w tym za Multiple. To jest chyba najgorsza wizytówka, jaką mogłem wydać temu panu, ale faktycznie jego studio projektowe wypuszczało projekty niesamowite, wspaniałe, ale też właśnie takie nieco mniej udane też. Zresztą wygooglujcie sobie go, ważna postać motoryzacji. A to Punto wygląda raczej zwyczajnie, ma duże lampy, ten charakterystyczny grill z taką prostą kratką, sylwetkę niczym clean, no i to tyle. Zdjęć z zewnątrz jest bardzo dużo i żadnych tutaj lakierniczych problemów nie da się zauważyć. Wnętrze dwukolorowe, granat z beżem. Też zostawiam do waszej oceny, czy wam się to podoba. Ten samochód jest dość przestronny jak na swoją klasę. Widzę, że ten egzemplarz jest zachowany nawet w dobrym stanie. Jest skórzana kierownica. No tu już po zdjęciu widać, że na środku to jest niezwykle twardy plastik. No ale przynajmniej nie jest zarysowany. Zdjęcia troszkę są z takiej perspektywy, że trudno powiedzieć, co to tak naprawdę tutaj chciał sprzedający pokazać. Chyba podświetlenie w drzwiach to było. Klimatyzacja. No ten panel klimatyzacji można spotkać nawet we współczesnych Fiatach. Na przykład, nie wiem, w Fiacie Ducato. Dokładnie ten sam rozkład. Ekranik, przyciski, lewa strefa, prawa strefa. Czy nawet jak jest manualne, to wygląda tak samo, tylko ma troszkę tutaj inaczej. Idziemy dalej. O, jest moje ulubione zdjęcie, moja ulubiona perspektywa, czyli z drugiego rzędu siedzeń, cała deska rozdzielcza. Kurczę, wygląda w porządku. Nie wiem, czy tu nie ma przetarcia. Liczę na to, że będzie jeszcze jakieś zbliżenie. Nie ma. No to niestety się nie dowiemy. Często te przyciski na kierownicy się też przecierają. No i oczywiście plakietka Design Giugiaro musi być. Zdjęcia w porządku, to znaczy stan samochodu wynikający ze zdjęć w porządku. W szczegółach ogłoszenia mamy datę pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny oraz numer VIN. Kraj pochodzenia to Niemcy. Samochód ma też instalację LPG i w tym silniku jest to jak najbardziej bezpieczna i oszczędna opcja. Zobaczmy opis. Sprzedający wspomina o tym, że auto sprowadził w 2015 z Niemiec. Jest pierwszym właścicielem w Polsce, jeździła nim żona, przez cały czas było garażowane. Przebieg jest oryginalny i potwierdzony niemieckim przeglądem oraz polskimi przeglądami. Deklaruje też, że auto jest w oryginalnym lakierze i wszystkie szyby są też oryginalne z jednego rocznika. Wrzucił tutaj link do filmiku z prezentacji w momencie sprowadzania do kraju. Można było to równie dobrze wrzucić do galerii. Na pewno więcej osób by do tego dotarło i to obejrzało, bo nie każdy wczytuje się w opis, no niestety, powiedzmy sobie szczerze. Świetną informacją jest to, że olej wraz z filtrami był regularnie wymieniany co 10-12 tysięcy i aktualnie auto nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Stosowano renomowane zamienniki lub oryginalne części. Rozrząd wraz z pompą wody był wymieniony przy przebiegu 143 tysięcy km. No to będziemy mieli przez dłuższy czas spokój z tym tematem. Mam nadzieję tylko, że jest dokumentacja potwierdzająca te działania, ale o to można oczywiście zapytać. Dalej mamy tak zwane podstawowe dane, czyli właściwie informacje, które znalazły się już wcześniej w szczegółach ogłoszenia. Jest pełna dokumentacja i tak dalej. No i listę wyposażenia oraz zaproszenie do oględzin. Także wniosek jest krótki. Jeśli posiadasz Grande Punto z silnikiem 1.4 o mocy 95 koni mechanicznych i ktoś się z ciebie śmieje, że ten samochód jest wolny, to powiedz mu: a kojarzysz tę legendarną grę Need for Speed, wyścigową grę, gdzie same wspaniałe samochody się znalazły? Tak, mój samochód tam był. No i mam dla was jeszcze jeden samochód, który był w Need for Speedzie i patrząc na komentarze, nie wybaczylibyście mi, gdyby się nie pojawił w tym odcinku. Mazda RX-8.
Mazda to jest uparta marka. Na przykład w Europie walczą cały czas, żeby do swoich samochodów nie montować tych malutkich, śmiesznych, downsizingowych silników. Tak samo przez lata nie potrafili sobie odpuścić z silnikiem Wankla. Konstrukcja silnika Wankla jest totalnie inna niż taki klasyczny silnik z układem tłok-cylinder. Tam mamy okrągłą przestrzeń, po której krąży tak zwany wirujący tłok, nazywany też rotorem. Trudno to w krótki sposób opisać słowami, ale po prostu wpiszcie sobie w internecie silnik Wankla, jeśli jeszcze z tą konstrukcją nie jesteście zapoznani, to na pewno warto, bo jest to też bardzo ciekawy element motoryzacji. Główną zaletą tego silnika jest umiejętność osiągania wysokiej mocy z niewielkiej pojemności. Na przykład tutaj mamy 1.3, który generuje 231 koni mechanicznych. Czy ten silnik ma jakieś wady? Ma. I to całkiem sporo. Przede wszystkim wysoka awaryjność, a do tego spore zużycie paliwa, oleju, wibracje i parę innych. Ale i tak są ludzie, którzy są bezgranicznie zakochani w RX8 i ja ich po części rozumiem, bo na pewno wrażenia z jazdy są niesamowite. Poza tym jest to po prostu ciekawostka motoryzacyjna i na pewno coś, czym moglibyśmy się pochwalić przed znajomymi. Poza tym ten samochód też wygląda kozacko i z daleka będzie rzucał się w oczy. No widać, że ma bardzo sportowy charakter. Zobaczcie te wloty powietrza, takie muskularne błotniki. Po tym samochodzie, nawet gdybym nie wiedział, to mógłbym strzelać, że znajdzie się w grze Need for Speed. I coś takiego spodoba się fanom motoryzacji i sportowych samochodów. Jak widzicie, mamy tutaj karbonowe wstawki, do tego wnętrze spójne z kolorem lakieru, czyli z czerwonymi elementami. Jest czerwono-czarna skóra. No tutaj już widać jakieś pęknięcia na fotelu, ale nie ma jeszcze tragedii. Myślę, że trzeba to zawczasu uratować. No, sporo tego karbonu tutaj jest. Fotele sportowe ze zintegrowanym zagłówkiem. Ojojoj, kierownica mocno przetarta, tutaj pewnie to widzicie. W tym modelu jest też mocno rozbudowana część centralna tam między fotelami. Też, jak widać, są karbonowe wstawki. No i najważniejsze, że poza tym fotelem kierowcy i kierownicą, no to zużycia tutaj właśnie jakiegoś okropnego nie ma. Kolejną ciekawostką w tym samochodzie są tylne drzwi otwierane w przeciwnym kierunku. Chociaż ogólnie siedzieć z tyłu to raczej bym nie chciał. Jest jeszcze zdjęcie całej deski, no tutaj też się potwierdza to, że na niej jakichś śladów zużycia nie widać. Zegary proste i sportowe, największą część zajmuje obrotomierz, który zwróćcie uwagę jak jest wyskalowany. Mamy także malutki bagażnik, ale czysty, wysprzątany do zdjęć pięknie. No i silnik, który na zdjęciach może nie wygląda jakoś niesamowicie i imponująco, ale na pewno wrażenia z jazdy są niezastąpione. Mówię na pewno, bo znam to tylko z opowieści. Jeszcze nigdy nie miałem przyjemności RX8 jechać. Te samochody sprzedawane są bardzo tanio. Na przykład taki egzemplarz z 2004 roku, który ma 195 tysięcy km przebiegu, można kupić już za 18 900, a na pewno jest to samochód, który wygląda na droższy. Ten egzemplarz pochodzi z Niemiec, w szczegółach ogłoszenia mamy datę pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny oraz numer VIN, czyli komplet ważnych informacji, skrzynia, manual, napęd na tył, to też ważne, zapomniałem o tym wspomnieć, napęd jest na tył. No i zobaczmy co tam w opisie, jest wyposażenie, auto zostało profesjonalnie oklejone hydrografiką w wybranych miejscach, na spoilerze. A, dobra, czyli tam te wszystkie karbonowe wstawki to jest oklejenie. Ale nie wiem jak Wam, ale w mojej ocenie to jest wykonane ze smakiem, nie przesadzono. Z ingerencji lakierniczych był malowany przedni zderzak, ponieważ był porysowany. Dobra, ale jak się wczytamy dalej, to się jeszcze dowiemy, że no niby posiada oryginalny lakier na wszystkich elementach, ale oprócz tylnej klapy, która była lakierowana przez poprzedniego właściciela. No czyli mamy dwa elementy malowane, zderzak oraz tylną klapę. No uczciwie byłoby to chyba zapisać w jednym miejscu, może to przypadek, że tak akurat się stało. Ale za to sprzedający obiecuje, że samochód był przypilnowany mechanicznie, czyli wszystkie tam drobne elementy zawieszenia, czy takie elementy eksploatacyjne były wymieniane na czas. Jeśli zainteresował Was ten samochód, to sprzedający zaprasza na jazdę próbną i oględziny. No ja podzielam jego zdanie, nie podejmujemy decyzji zakupowej zbyt pochopnie, trzeba dobrze przyjrzeć się samochodowi, przejechać się, nawet pojechać na stację diagnostyczną, ocenić jego stan, tak żeby nic nam nie umknęło. To wszystko jeśli chodzi o moje propozycje, dzięki którym poczujecie się jak bohater gry Need for Speed, a teraz czas na komentarz tygodnia. Dzisiaj z racji tego, że nagrywam ten odcinek z wyprzedzeniem, bo czeka mnie kilka wyjazdów w najbliższym czasie, to w zasadzie mam tylko jeden odcinek do obejrzenia. Jest to test Golfa 7. Tutaj najpopularniejszy komentarz napisał Mateusz Chodorowicz.
nagraj odcinek o swoim prywatnym aucie. No ta prośba pojawia się już od dłuższego czasu, ale no nie wiem, cały czas się zastanawiam. Daj spokój, o Multipli powstały już setki, jak nie tryliony filmów, jest nawet próba. No tu ciekawa dyskusja się wywiązała. Wydaje mi się, że Marcin ma inne auto. Na pewno do ślubu miał Mercedesa W126. Bardzo dobrze, widzę, że tutaj jesteśmy w temacie. A co jak go nie ma, w sensie jak nie ma samochodu? No to pożyczy od szwagra. Mógłbym pożyczyć od szwagra. Mogłoby się Wam podobać, bo to jest taka marka, którą wielu z Was lubi. Ale jak ja pokażę Wam moje prywatne auto, to może Wam to zmienić podejście do... No nie, może aż tak nie. Ale może Was to zaskoczyć, a szczególnie to, w jaki sposób ja używam samochodu. Mogę tylko powiedzieć, że dwa samochody mamy w domu. Dobrze, tutaj jeszcze jeden komentarz, który mnie zainteresował. Bartosz 2324 napisał: ten standardowy kluczyk jest dlatego, ponieważ gdy immobilizer się rozładował, to można ściągnąć zaślepkę w klamce na drzwiach kierowcy i wtedy otworzyć manualnie. No oczywiście to jest prawda. No, w sumie dobrze, że podpowiadasz ten patent, bo chyba nadal nie wszyscy go znają, choć chyba milion filmów na YouTubie o tym powstało. Wiele samochodów ma taką możliwość. Tylko chodzi o to, że każdy kluczyk, praktycznie większość kluczyków, posiada grot w sobie, to prawda, ale niekoniecznie w takiej formie pod przyciskiem wyskakującym, tylko gdzieś on tam jest odkryty, na przykład trzeba jakąś tam zasuwkę przesunąć i grot, sam grot wychodzi właśnie do awaryjnego otwierania drzwi, czy tam immobilizer, czy po prostu bateria w kluczyku się rozładuje i nie możemy centralnego zamka uruchomić, to możemy wtedy właśnie grotem otwierać. Tu bardziej chodziło o to, że problem jest z tym, że ten grot jest pod tym przyciskiem, bo już w nowszych kluczykach w Volkswagenie ten grot jest, ale jest ukryty w taki sposób, że nie otwiera się nam przy każdym wyjęciu z kieszeni i tak dalej. Tylko o to chodziło. Dobrze, i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu rotor. No i pamiętajcie, że już za tydzień, 3 października o 20:00 premiera pierwszego odcinka serii Lakiernicy. O 19:30 będzie live, możemy sobie tam pogadać przez pół godzinki, a potem wspólnie będziemy oglądać pierwszy odcinek. Subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze, no i do zobaczenia. Cześć!